No witam. Ostatni odcinek przed wstawieniem w obudowę tego naszego wynalazka. Co zostało dorobione? Dorobiona została cewka od superreakcji i potencjometr właśnie do wzmocnienia tak jakby ujemnego sprzężenia zwrotnego sygnału WC na antenę. Dorobione są cztery zakresy w tej. Tutaj są nawinięte, są cztery zakresy. Przełącznik kanałów, krótkie 2, krótkie 1, średnie i długie. Jakoś tak na razie udało mi się poustawiać odległości i ilości cewek. To jest cewka od długich fal, tutaj jest nawinięta na samym spodzie cewka od średnich fal, potem są na niej dwie ceweczki nawinięte bodajże po 10,6 zwojów na fale krótkie. Wszystko jest ustawione tak, od sprzężenia zwrotnego jest ustawiona tak cewka, żeby były rozciągnięte zwoje, żeby nie był zwój przy zwoju, tylko żeby powierzchnio tak jakby przechodził na rdzeń, wzbudzało, żeby nie było trzeba jej za bardzo suwać. Bez potencjometru trzeba było ją delikatnie przesuwać o jakieś, żeby tę siłę wzmocnienia uzyskać między krótkimi falami a długimi falami. Trzeba było je przesuwać o pół centymetra na tym rdzeniu i chciałem to wyeliminować, nawijałem naprawdę dużo cewek, macie, tutaj jest jeszcze jedna, tutaj są, jak widać, następna, dwie, tutaj ją, trzy, cztery, pięć i tutaj bodajże szósta na fale średnie. Kombinacji było sporo i teraz tak. Sprawdźmy, ile to kanałów o godzinie, która jest teraz godzina, jest świeżo po zmroku, jest 17 godzina dopiero. O, nawet pika. I teraz tak, żeby to sprawdzić, muszę powyłączać wszystkie świetlówki, które mam tutaj na warsztacie. Postawię tylko kamerkę troszeczkę wyżej, tak żeby było widać radyjko. Oj. Zostawię tylko jedną lampkę, tak żebyście cokolwiek mogli jeszcze zobaczyć i żebym ja tutaj palców gdzieś nie wsadził. Dobra, zgasimy te światło. Okej. Okay. Widać cokolwiek? Widać. Nie jest tragedia, już mam ciemno, ale przestało mi burczeć. I teraz tak, głośniczek może podstawię w tą stronę jakoś, tak żeby bliżej. Może o, jakoś tu oprzemy od lampkę. Może będzie słychać. Kurczę. Chcę, żeby on stał. No, co za... Nie no, nie żartujcie sobie. Dobra, dawaj. Kondukcyjnie stoję. Też to nic nie da. Czekajcie momencik, bo tutaj mam podłączone... Aha, podłączone jest 4 metry przewodu. Takiego cieniutkiego. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać tutaj właśnie, jak go trzymam w rękach. Jako antena. 4 metry jako antena. Czekajcie, tutaj mam jakoś taką podstawkę, ale może coś tutaj mi się uda. Ten głośnik będzie zamocowany tutaj w środku w radio, także. Wiem, co zrobię. Podstawię magnesy z tyłu, jako muszka. Da się? Da się, stoi. Nie wiem, dobra. Zbliżmy to jeszcze troszeczkę tego razie, tak żeby było słychać i widać radio. No dobra. I teraz tak.
Aha, nie widać przełączników kanałów, nic nie widać. Dobra, odsunę to trochę, tę kamerkę. Tu mam przełącznik kanałów, tak jak mówiłem. Antena ferytowa sobie leży. To jedziemy od fal krótkich, tak? Zróbmy tutaj głośniej. Fale krótkie. I po kolei od najwyższej częstotliwości. Dlaczego to w ogóle właśnie ścichło? Pierwsza stacja. Tylko tutaj jeszcze. Dobra. Pierwsza stacja. Tu liczymy, nie? Druga. Cicho strasznie. Tutaj mam regulację sprzężenia zwrotnego. Jest druga stacja. Jest trzecia stacja. Сама королева, страдающая от бессонницы. Czwarta stacja. Jest godzina dopiero 17. Dwie. Tam się nakłada jak ktoś jeszcze inna. O, jest piąta z muzyką. Szósta. Może uziemienie odepnę. Nie, jest gorzej. Te radio wymaga uziemienia. Ja tutaj podłączyłem uziemienie. Kurczę, jakoś tak, żeby postawić ten potencjometr. Trzymam za kable to sprzężenie zwrotne, tak jakby, nie? Czyli super reakcja. Ile tam było? 6, tak? O, trzeba troszeczkę zmniejszyć sprzężenie. I teraz można zrobić mocniej. 7. Strasznie cicho słychać na krótkich falach. 7. Trochę zmniejszam znowu wzmocnienie. 8. Osiem. Trochę zmniejszyć znowu. 8. 8 stacji na pierwszym zakresie. Tutaj mam przełącznik zakresu. Drugi. To jeszcze fale krótkie, nie? Przelećmy w drugą stronę całym potencjometrem. Zróbmy na maksa wzmocnienie i teraz jedziemy po kolei.
9. Dziewiąta, tak. Takie dziwne, jakby dryganie, falowanie dźwięku. Ale nie dziwne, bo to są bardzo dalekie stacje, także... Tak zwane DX-y. Dziewięć. Tutaj jeszcze jest 10 i to była 10, tak? To już jest 11. 10. 11. Po francusku, po włosku, nie wiem. Czy jakaś silna? Trzeba zmniejszyć tym. Dwanaście, tak? Турция, о, 12. Это действительно так, и это касается именно взрыва в Измире. 13. Troszeczkę zwiększę, bo słabszy sygnał. 12, nie? Nie wiem, czy tutaj widać ten potencjometr, widać. Jedziemy dalej. Musimy zmniejszyć reakcję. Trzynaście. 14. Teraz jeszcze się wstroję w nią. 15. Już nie pamiętam, 15 czy 16? 15, tak? Zmniejszona reakcja na maksa. Musimy znaleźć ten punkt. Kiedy będzie o. Przed samym 16, tak? Czy 17? Muszę zmniejszyć reakcję, bo już zaczyna piszczeć. Jak słychać taki dziwny o. Pisk, to już jest tutaj, jest za duże wzmocnienie, czyli trzeba zmniejszyć reakcję. Dostroimy. Mogę zmniejszyć na maksa nawet, bo to silna stacja jakaś. 18, tak? 18. Już naliczyliśmy na dwa zakresy dopiero, nie? Dziewiętnaście. O, coś strasznie. O. Ruskie. Strasznie. 19, tak? Jest 20 na dwóch zakresach i koniec. Tu mogę dopiąć jeszcze jedną sekcję. Może będzie więcej.
Można dodatkowy przełącznik tej sekcji jeszcze dorobić. Dobra, dwa zakresy. Teraz fale średnie. Fale średnie. Podkręćmy reakcję tak, żeby... O! Przed samym wzbudzeniem i jedziemy w drugą stronę. Raz, czyli to już będzie 21, nie? Fale średnie. Podkręćmy reakcję. Bo coś słyszę, ale... To było. Dwa na średniej, ruskie. Trzeci kanał na średniej. Ja tutaj tym kręcę. Tu widać nastawienia kondensatora, nie? No i tym reguluje wzmocnienie. Jak jest za silna stacja, trzeba zmniejszyć, nie? Taki ARF. Automatyczna regulacja wzmocnienia, nie? No, daleko tu jeszcze wtedy nie wiedzieli, co to ARF. Czwarta. Piąta. Czyli tylko 5. Tutaj reakcja kręca. Coś idzie, ale co? To nie wiem. Jakieś sygnały meteo. Czyli mało na tych średnich, tylko 5 znaleźliśmy. Może dlatego, że antena jest za krótka. No dobra, i fale długie. Reakcja na maksa. Chińskie. Tak, to są fale długie. Teraz są fale długie. Zaraz. Raz, dwa, trzy średnie i długie. Oczywiście na pół zakresu zmniejszymy reakcję na maksa, bo to mamy blisko z Warszawy. Program pierwszy Polskiego Radia. Jeszcze wiecie co zademonstruję, o ile jeszcze mam tutaj czasu, chwilkę, wymienię na PCF 802 z PCF 82. One mają troszeczkę większe wzmocnienie, mniej prądu, znaczy więcej prądu potrzebuje. Wymieniłem lampeczkę. Moment, patrzę, że głośnik przestał stać. Zaraz ona sobie się nagrzewa teraz. O! Troszeczkę lepsze audio ma, nie? Takie bardziej piszczące. A te
PCF-82 jest bardziej stłumiony i bardziej czytelny dźwięk jest na tej 82. A na 802 mam piszczące. Na falach długich, bo praktycznie tutaj w połowie skali jest Warszawa. Jest więcej sopranów, nie? Dobra, przełączmy jeszcze na fale średnie. Musimy reakcję zmniejszyć. Mamy za dużo reakcji, dlatego tylko 5 stacji na wtedy łapnęło. No tak się sprzęga ta reakcja. I się echo idzie. 2 3 4 5